Dzień dobry. Słowo, które przeznaczone jest na dzisiejszy dzień, na środę 10 maja. Czytam pierwsze z Księgi proroka Izajasza z 50 rozdziału, drugi wiersz, a później z Ewangelii Mateusza, rozdział 8, wiersz 2. Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować? Trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Moi drodzy, tak sobie myślę w kontekście tych słów, że czasami mamy wrażenie, że Boża ręka jest zbyt krótka, by nas odkupić, albo że Bóg nie ma siły bądź chęci, by nas ratować w jakiejś trudnej sytuacji. Ile razy w naszym życiu się zdarzyło, że tych sytuacji było naprawdę sporo, a ich nawet nie zauważyliśmy i nie doceniliśmy Bożego działania i Bożej obecności w tym naszym doświadczeniu. Kilka tygodni temu spotkałem taką moją dobrą znajomą, która pracuje w dużym sklepie. No i w tym sklepie jest biuro, okienko. Przez okienko można tam zajrzeć i tam się dokonuje płatności. Więc dokonywałem płatności, ale znajoma pyta mnie, co tam u księdza dobrego słychać, bo ostatnio to chyba nie było najlepiej, bo ksiądz mówił, że do szpitala idzie i faktycznie miała miejsce taka sytuacja. I zacząłem opowiadać, jak to było w tym szpitalu, że po zabiegu tak nie do końca. Zeszliśmy na tematy medyczne, no i jak porządni Polacy narzekaliśmy. I potem jeszcze było o dentystach, że strasznie drodzy i tak dalej, i tak dalej. I już jak się tak dobrze rozgadałem, to obejrzałem się w pewnym momencie za siebie, bo poczułem jakieś poruszenie, że ktoś chyba za mną w kolejce stoi. Zdziwienie moje było wielkie, bo zobaczyłem mężczyznę dużo młodszego od siebie na wózku inwalidzkim. I powiem szczerze, głupio mi się zrobiło z powodu tego narzekania mojej znajomej, że tutaj o takich rzeczach opowiadamy, a za nami właściwie na wózku siedzi człowiek, który chciałby sobie tak ponarzekać, bo on ma jeszcze dużo, dużo gorzej. I uświadomiłem sobie, że nie doceniam tego, co mam. Tego, że mogę stać na dwóch nogach, tego, że mogę chodzić, tego, że mogę się swobodnie poruszać, tego, że Boża dłoń mnie prowadzi, że mnie dotyka, że jest ze mną i że nie dzieją się jakieś straszne nieszczęścia. I dopiero kiedy przyłożymy swoje doświadczenie do doświadczenia drugiego człowieka, które będzie o wiele bardziej dotkliwe czy bolesne niż nasze, to może wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć, w jakiej dobrej, w jakiej komfortowej jesteśmy sytuacji, że ręka Boża nie jest za krótka, aby nas odkupić, że Bóg ma siłę, by mnie ratować, że nawet jeśli będę tym trędowatym, to Bóg dotyka mnie w to najbardziej zaznaczone chorobą miejsce i oczyszcza. A często nawet tego nie wiem, nawet nie mam tej świadomości, nie zdaję sobie z tego sprawy. Moi drodzy, życzę, żebyśmy dzisiejszego dnia, 10 maja, doceniali to wszystko, co mamy. Może nawet w małych drobiazgach, ale żebyśmy doceniali to, że wstaliśmy, to, że słyszymy, że widzimy, że mamy smak, że oddychamy, że możemy pracować, że możemy się poruszać, że nie doświadczamy my akurat bezpośrednio wojny czy jakichś innych krzywd, że jest dobrze, że są powody do tego, by paść na kolana i Bogu dziękować. Tylko trzeba te powody znaleźć, odczytać, przede wszystkim docenić. Dobrego, błogosławionego i radosnego dnia. Amen.